ono się przydaje. Czekaj, bo muszę najpierw tego znaleźć. Coś mówił, że na wał wchodzi. Z lewej strony, zobacz, stoi naprzeciwko ciebie. Tam chodzi. Widzisz go? Nie, czarnoogoniastego co najwyżej. W prawo bardziej. Zaznaczyć się. Patrzaj. O, jest, widzę. Zaznaczony. Coś widzisz przez te krzaki? Mhm. O, ja cię pierdzielę. Dobra, będzie szczał. Na mózg, czy gdzie strzelasz? Nie, na płuca poszło. Łapam, w łapę dostał, wiesz? A gdzie jest ten drugi? Drugi zniknął już z pola widzenia. Idziemy szukać go? W sensie miśka twojego strzeliłeś, czy... No zobaczymy, w co dostał. Może tam siadło na płuca. Ty, widzę klempę jakby co jeszcze. Tam stoi naprzeciwko. Zaznaczyć ją? No. Poszła. Możesz biec spokojnie, nie spojrzysz daleko. Na pogranicach, które wiesz, pola widzenia. No to prawie zobaczymy, co to dostało i pójdziemy tam. Ty, a takie wynalazki w ogóle są jak ten łóżkiem? Ten nasz teraz mam nowoczesny? No. No to jest podstawa teraz w Ameryce, wiesz? Oni tam nie polują właśnie z tymi, wiesz, szucerami, takimi starymi szukami. Oni właśnie mają te muszkiety nowoczesne. Albo strzelby, nie? Ale też mają taką amunicją sabotową jak tutaj. Stój, misiek ucieka. Stary. Tam, czarny misiek ucieka. Na co dostał? Czekaj, byś powiedział stój. Dobra, to chodź. Czekaj, nawet nie wiem gdzie. Nie dalej, wiem gdzie go strzelałem. Dalej, nie ta wysepka. Możesz iść. Ruszaj. Naprzód. Czekaj, to nie tak. O. Tak. Nach Berlin. Czekaj. Na Moskwę bardziej. Putin zaraz tutaj wjedzie. Ze swoimi bukami. To Putin pokaże nam, jak się poluje, co nie? No przecież on jest myśliwym, nie? On na tego niedźwiedzia, na niedźwiedzia polarnego polował, nie? I były wielkie kontrowersje z tych stowarzyszeń ochrony zwierząt. Znaczy, no, ciało. Zagrożonych gatunków, nie? Jo, mam tu farę. A co oni zrobią Putinowi? Szukamy go? Temat rzeka! I tak Putina szukacie? No jak już muszkiet kupiliśmy, to podobno wiesz, na daleki zasięg się nadaje. Ale też mi się wydaje, że jak Putin jest gdzieś w mieście, to wiesz, obstawa 2 km do przodu, 2 km do tyłu. Ty, patrz, ucieka baribal nasz. Ranny. Ty, dwa są, jeden do beczki biegnie, widzisz to? Czekaj, może tego rannego walnę po jelitach. On jest ranny na pewno? Bo ja tak, wiesz, tak sobie palnąłem, nie? To on nie jest ranny. A żeś mnie, kurwa, straszył się. To teraz już jest. A mówiłem o tym z lewej strony, nie? Ten z lewej strony. No, właśnie w niego celowałem. Ty, patrz, idzie, biegnie już. Drugi raz, poprawię. A teraz nie? Jaka następna broń się szykuje? Ale to nie, mam pojęcia. To nie w tego kupiłem. No ty, tego z prawej strony masz tam, widzisz? Widzisz, jak masz grawerowaną tu szafę, to raz? A jak? Z lewej strony. Nie wiem, czy trafiłem, czy nie. Bo czasem się kiczyła, kucając i idąc.
Ale jak jest mały level broni, to jest lepsze niż kłócanie i wstrzymywanie oddechu. Tu w lewo pobiegłem, nie? Do góry. Tego no. Strzelałeś z lewej strony? No. A była tak jak mura dymu, że byłem przekonany, że strzelałeś tego z prawej strony, nie? W szpeczce. Idziesz dosypać pokarmu? Jak ktoś, ja ci go dobiję, spokojnie, nie przejmuj się. Ja był tu tak jeden dobijacz, nie wiem czy pamiętasz. To, o, mój leży mi się, wiesz, tam widzę na brzegu. Dobija. Ty, ale coś ucieka. Który dobijacz, o kim mówisz? Tam coś... Ty, widzę miśka biegnie. No właśnie. No to 20 karmy to na długo nie wystarczy. To nie ma na długo, to ma być efektywnie. No, na 20 ci do setki nie podskoczy. A kto chce do setki? Jestem stary. Z tego rewolweru się fajnie świniaki kładzie. Tego dużego, nowego, dużego? No, właśnie przeszedł na duży jest pluwy jak z brudnego Harego, tak? No. A strzelaliście ostatnio do tego? Z 30-30? Już nie, bo już wbiłem. Podobno zwiększyli penetrację. No właśnie. Ponoć. A ja widzę misia twojego. Tak? Bardzo ale daleko. Ale to jeszcze nie był ten, co wcześniej. Leży. Nie no, muszkiet na super dalekiej odległości to się raczej nie nadaje. No jak ty kurwa strzelałeś z 200 metrów? Ja ci mówię, 130 metrów jeszcze kładło, nie? A ty kurwa na upartego, im więcej, tym lepiej. No trzeba przetestować granice wytrzymałości, co nie? A na co dostawały, jak strzelałeś tam? Ciało było, czy ten? No, pokazało ciało. A celowałem za łokieć. Kurwa, gdzie ty jesteś? Za tobą. Będę cię straszył. I Rafał, kiedyś myślałem właśnie przynieść u ciebie, wypróbować tą wysepkę, co tutaj jest. Przynieść tutaj beczkę. Na którą wysepkę? No na tam, co tutaj jest na tym jeziorze. A, tam! Bo to było pięknie, nie wiem, są chyba tutaj dwie albo trzy drogi widzę tylko misia. Ucieczki. I a stąd... na Rugaru polujecie? Nie. Na Red Spider. Tam na bagnach to jest otoczona wodą, wszędzie. Leży. Trzeba się postawić gdzieś na u góry i w dobrym miejscu jak się stanie, no to z każdej strony można by było miśki dobijać. Jakubie, pójdziesz mi po tego, po miśka? Spoko, zaznacz kilku. Zaznaczono. Znaczy trochę bardziej w prawo, nie? A nie trafiłeś tego ani razu. No mówię ci, to jest wada celowania, tam strzelania na kucaka idąc. Na równym terenie to jest spoko, ale jak idziesz w takie górki, dołki, to czasem można chybić. Widzisz tego miśka? No już go będę podnosił. Po tym ucieka, wiesz? I co tam trafiony był przez siebie tamten, czy nie? No nie, kurde. Nie widzę, gdzieś tu zaznaczyłeś, ale misia nie ma. No mówiłem, bardziej w prawo, no. No bardziej to może być pół metra, może być 10 metrów. Czy... Kurwa, czekaj. No nie wiem, jak to zaznaczyć, no. Czekajcie, znajdziecie. On gdzieś tam leży. Słuchaj, jak jest ten, to kurwa przejście, nie?
No. Jest przejście z... Czekaj. Dobra, już się tłumaczę. Jest przejście z tej wysepki przez tam, przez wysepkę i tam na wysepkę, nie? Ale chujowy strzał. Ale leży. Cholera, chudowa. Znowu się dźwięki zachowują jakoś dziwnie. Co się dziwnie zachowuje? Nie, najpierw pokazało, że strzeliłeś w Baribana, później odgłos jednego strzału, później taki drugi ucięty. Ale ulewa się zrobiła. Ło, burza. Dobra, Perez, kurde, o, właśnie, patrz. Tu powinien być, gdzie zaznaczyłem tam. Leży na samym brzegu, przy tej rzeczce. No ja nie muszę widzieć, tam więcej tekstur ustawił niż ty. Kurwa, jak już gra na takim laptopie, który ma już 4 lata, to też byś, nie? Ejku, na rzecz. Mój kom ma 6 lat, kurde, i jeszcze ciągnie. O, pizde, ale... No. Znalazłeś go? Znalazłeś Baribala tego mojego? Będę tu przeszukiwał tereny. Ja tyś może kamień widział, co? Nie no, przestrafiłem go, złożył się, nie? I to albo jestem ślepy, albo go tu nie ma. A ja tu mam jeszcze 2 miszki, nie? Jeden się położył, śpi. Słuchaj, no kurwa, jego... O, tu! Masz go? Czekaj, to jest misiek czy kamień? No słuchaj, jak idziesz tą rzeczką, nie? Co oddziela. Dobra, to... misiek. O, prawie. No tu gdzie zaznaczyłeś, tylko że trochę dalej. No. Także się minął trochę. No mówię, mapa Kijowa, mogło być większe przybliżenie i zdjęcia satelitarne. Kiedyś była satelita, pamiętasz? Na początku. Na początku była satelita, a teraz już nie ma satelitarnych zdjęć. Ale to chyba nie za moich czasów. A, ty jeszcze nie grałeś, jak była satelita. Nie, nie. No ode mnie dostał. Śpiący misiek. A ty pamiętasz, Paweł? Tak. I ta satelita była dobra, nie? Nie zaburzałeś, naprawdę, mocno. Pik-pok. Leży. No nieetyczne strzelać zwierzę jak śpi, ale cóż. Jak się jest mięsiarzem, no to zrobisz. No co ci poradzę? Mięso z niedźwiedzia takie dobre, nie? Dobra, chłopaki, ja zmykam. Na razie, trzymajcie się. No, na razie, Paweł. No, pozdrowionka dla wszystkich. No, też na pozdrowcie. User disconnected from your channel. Ale nie ma, kurde, jak 300, 9, 3 i tak dalej na takie dalekie odległości, to się chowają przy tym. No. Ale powiem ci, nie jest źle. 300 to i tak jest pierwsza broń, którą wiesz, pierwszy duży kaliber, który mieliśmy w ręku. To nie ma porównania w ogóle, nie? No żadnej innej broni. Opa, 202 kg. A dzisiaj... Ja wcześniej miałem 200... A nie, to chyba brunet. Ja strzeliłem, był, wiesz? Strzeliłem dzisiaj takiego 21,5. 21,5, nie? Ale i tak najbardziej mnie rozwalił Martin. Ile on strzeli? 23,980 parę? Ale ostatnio, kurde, strzelam tych baribali trochę, ale takie, kurwa, miernoty, że normalnie szkoda gadać. Nie ma nic takiego większego. Pierdzieli, zobacz, jestem tutaj, zobacz, nic. Co my tu mamy? 14, 19, 17, no tylko to 14 taka, jakaś, nie wiem. Ale to jest wszystko małe. Sfilcakowana. Właśnie, co z naszym leśnikiem się dzieje? Nie wiem, ostatnio miał urlop i robił porządek u siebie w lesie.
Pięknie. Urlop i nowy porządek dla ciebie, tak? No, u siebie. Pierdola, tu jest tych baribali dzisiaj, wiesz? No to ci mówię, godzina 10 to jest jedna z lepszych. Leży. Nie, właśnie mimisia przepłoszyłeś. A mój leży. I jeszcze jednego widzę. No ta, szczelaj, kurde, a ja będę łaził. Kurwa, sorry. O, czekaj, widzę jeszcze jednego. Zaraz no ta, będę strzelał. A traf między drzewami, kurde, jeszcze w dziada. Ty stary, jaka ulewa, kurwa, aż nagram zaraz telefonem, nie? No, grzmoty tam piękne masz. No, a... Daj spokój. Ty, czekaj, bo muszę okno, bo mi kapie normalnie na ekran, na monitor. No to wejdź, żeby wejść do domu, a nie kurwa no na ty, okno na lufcika mi ten monitor zamoczyło, znaczy ekran w laptopie, ale jaja. Już. No i nie wiem, czy swojego trafiłem, bo musiałem walić między drzewa uciekającego. Okej, Peres, muszę antenę za okno wyjąć, ale chcesz, jesteś pewna? Bo tu tak leje do środka, jak było okno uchylone. Dobra, że Peres, pozbieraj, ja zaraz wracam. Dobra, teraz zbieramy to i ten. I ale wiesz co ci powiem? No. Że co to za zabawa dotykać metalu na tym. Ja wśród budynków. Ale co to ten kać pewnie niedużo. Tak, świeżo po ślubie, a już by chciała zostać wdową. Ty, pa, 240 kilo. No, śpi cały czas, nawet się nie widziała. Kocykiem ją przykryłem i wiesz, w kim leci. Stary, gdzie ty już zawędrowałeś? Kuźwa, gdzie cię wywiało, stary? No widzisz? No jak chodzisz, wszystko żeś wyszczelał. Ty, no, sześć miciów. Na super minimum to ty więcej widzisz, kurde, niż ja. Nie, super minimum, te, które mam na medium dzisiaj. Wow. To nie szanej tak. No bo jeszcze laptop to jest, że tak. O i masz miernotę w końcu. Okej. Okay. Chodź jeszcze do mnie, pokaż się. Chyba, że masz tam misję jakiegoś na stawcie. Co wątpię? Ta, tego przepłoszonego przez ciebie, którego trafiłem w ciało. Tak, biegnę w twoją stronę. Chyba, że nie mam enduro, więc trochę hałasowy. Ja ci pohałasuję. I taki odgłos, jakby mi się normalnie lało po chacie, nie? Ty... Tylko żeby cię nie wymyło. Muchy brzęczą. Gdzieś jest misio obok, nie? Ta, muchy brzęczą to jest misio. No kuwa, nawet terka mówi, że jak muchy brzęczą, czy tam pszczołki, znaczy, że misio jest w pobliżu. Ja mam inną teorię. Że śmierdzisz? No chyba ty. U mnie się sprawdza, że jak jest łoś, to jest w pobliżu mig. Bo łoś jest bi, tak? Nie wiem, co lubi łoś.
Łososie. Proste chyba, nie? Nie. Łoś lubi łososie. Łososie. Łosice w sosie, tak? Wyjdź na dwór. Poddychaj, kurde, świeżym morskim powietrzem. Albo twoja żona ma rację, wyjść tam lepiej z kawałkiem metalu na puste pole, jak się kurwa popieści. Co, już się bawało pieprza? No ale tak, gadaj, ty mówisz zaraz, a wszyscy kurwa myślą, że ty powiedziałeś już. Eba, spoko. Tam uważaj, bo weźmie cię znienacka, garny garnkiem zostaniesz w łeb, ty, no i co będzie? Tego miśka trafisz, tak? Mhm. A ja tu biegam sobie. No w sumie w lesie to ja i tak gówno widzę. Same drzewa i nic poza tym. Dobra to. Pójdź tam. Ty byś musiał przyjść, bo dużo mniej widzisz. Znaczy dużo więcej. To Conchita? Czy jeszcze chwila? Czekaj, może cię go znajdę. Czekaj, no chodź tu podejdź do mnie. Idzie w kurwa jak wstępiej. Chodźesz tu. Jakiś... Czemu biegasz? Na ty biegasz, ty każesz mi tropić tego miśka, a biegasz. Ja ci nie każę, kurwa. Popatrz się, łajzo. Ty, ale super efekt, kurwa, jakbyś wyłaził z tych chmury dymu. Czekaj, zlepa ci przywalę. Widziałem, że masz pustkę w głowie. Zero, zero pod czapką, zero mózgu. Ogólnie pusty w środku jesteś, widziałem. No, szczęście to kurwa twoja postać, nie moja. Ty, a teraz ryja ci uciął. Ty, dlaczego jesteś czarny? Powiedz mi, dlaczego ty jesteś czarny, ty? Jesteś czarny. Co masz do czarnych? Nie, jesteś czarny. Popatrz się na mnie. Popatrz ładnie na mnie. Do góry. No. O, jesteś no, osmoliło mnie, to kurwa. No, osmoliło cię chyba po muszkiecie. No dobra, to Conchita. No, do zobaczenia później, na razie.